Przy pączek zarabia więcej. Czy ciężko jest mieć kontrolę nad wszystkim? Na te dwa i resztę pytań odpowiem w dzisiejszym Q&A na kanale WK Sklep. Zrobiliśmy instalację na profil Warszawski Koks na Instagramie i tam zadawaliście pytania. Zebrała to nasza ekipa. I mamy super pytania. Pierwsze, dlaczego owca tak często nosi czapkę? Tego pytania tutaj nie było. Oczywiście drugie, pytania są bardziej... Poczekaj, pytania są bardziej o charakterze biznesowym, no tak, żeby to pasowało do konwencji kanału. Przepraszam, już wracam, ale po prostu wziąłem bombę, bo myślałem, że szybko nagrywamy i wziąłem ją 20 minut temu, no i taki jest efekt, że no to cię wybaczamy. Może owca ty prowadź. Wszyscy wybaczamy, okej. Rozsądnie będzie. Okej, Kondzik z 221 zadał pytanie, czy ciężko mieć kontrolę nad wszystkim? Różnie można interpretować to pytanie, ale dużo rzeczy nam ucieka, nie? Ja uważam, że ciężko. Mamy dużo pomysłów i dużo pomysłów ucieka, dużo też jest realizowane. I w miarę rozwoju firmy musimy do naszego zespołu dołączać kolejne osoby. Często jest tak, że dochodzimy do jakiegoś momentu, gdzie aktualni pracownicy mają już za dużo obowiązków i trzeba zatrudnić kolejne osoby i wtedy ciężko o tą kontrolę, ale staramy się jak najszybciej reagować. No i też często zauważamy, że już czegoś nie ogarniamy, mimo właśnie, że jakiś czas temu byliśmy w stanie to ogarnąć i też się pojawia właśnie nowe stanowisko pracy. Na przykład taka zdawałoby się prosta rzecz, jechać do sklepu, kupić jęgę na trening, a my siedzimy cały dzień nad innymi rzeczami i nie ma komu tego zrobić i na przykład Błażej ostatnio nas wyręczył. I dzięki temu mieliśmy ten odcinek, a kiedyś mieliśmy na tyle wolnego czasu, że mogliśmy sobie jeździć po sklepach i wszystko kupować, ogarniać do filmów. Teraz już tak nie ma. Pytanie numer dwa, Kondziks 221, znowu Kondziks. Czy Pączek zarabia więcej jako prezes? Może Pączek odpowiesz. Tak, umówiliśmy się z chłopakami, że ja będę zarabiał 3 razy więcej i dlatego wypłacam sobie dużo większą wypłatę od początku istnienia firmy. Wszyscy zaakceptowali chyba, oprócz Robura nie było wtedy na spotkaniu. Chyba 6 razy. Chyba na Mauritiusie byłem. Nie, dobra, to był żarcik, kosmonaucik. Wszyscy tak samo zarabiają, mają równe prawa u nas w spółce, dlatego właśnie jesteśmy w spółce, żeby wszyscy na równych zasadach decydowali o wszystkim, zarabiali też tyle samo. Tak jest. Jest to dobry podział, bo czemu miałoby być inaczej i też tak patrząc na organizację, nie wywołuje to jakiegoś kolejnego, w sensie nie daje to takiego powodu do spinu, nie? Na przykład to, dlaczego on ma więcej, nie? Albo dlaczego ja mam mniej? I to jest takie, jak już patrzeć na organizację, że... No pilnujemy się, żeby też nie było tak, że dwie osoby na przykład robią dużo więcej, dwie osoby dużo mniej, dzielimy się tymi obowiązkami, w zależności kto co lubi robić tak naprawdę. Piotrek, przepraszam, podłoga Piotrek 94 podłoga. Ile czasu zajmuje zrobienie koszulki lub bluzy? Nie ma takiej łatwej odpowiedzi. Na przykład JTCNW mogliśmy zrobić w ciągu tygodnia. Dziękujemy bardzo naszej ekipie na szwalni, ekipie od naszego pan marketingu Mirek, na pani stronie. Szwaczki. Wszystkim Panie na magazynie Szwaczki. Dziękujemy. Ten projekt powstał w tydzień. W tydzień nie chodzi po zawodach. O jedną sztukę? Tutaj? Nie, tu chyba do sprzedaży. Ale zwykle nawet to może trwać miesiąc. To znaczy tak, sztuka była zrobiona w tydzień, pierwsza na moje zawody, bo się za późno obudziliśmy. I tutaj i można kolejny wrócić do, czy ciężko jest mieć kontrolę nad wszystko. No przecież już wiedzieliśmy, że chcemy mieć tą koszulkę, ale mimo wszystko jakoś to nie poszło. Tak. Do szwalni jako priorytet przynajmniej. I zebraliśmy wszystkich, zrobiliśmy spotkanie na ten temat i każdy z działów naszej firmy wiedział, że JTCNW jest priorytetem i przycisnęliśmy temat i to się udało zrobić w tydzień od tej decyzji. Pierwszy drop, tam 200 koszulek, który zszedł w godzinę po wystawieniu na stronę, to on był robiony w tydzień, nie? Ale tak, to jest i tak bardzo szybko. Ale to się nie da zrobić, tak zawsze mieliśmy akurat szczęście, że wykroje były na magazynie. Czyli w 2 tygodnie w sumie, bo projekt był na 2 tygodnie przed dropem. Tak. Tydzień po była
moja koszulka na zawody, a tydzień jeszcze później. Tylko też to nie było tak do końca, bo to kosztem innych koszulek poszło, bo wszystkie przygotowane wykroje na magazynie poszły na JTC NW, które mieliśmy, przez to się tam przesunęła kolejka. A zwykle możemy powiedzieć chyba, że miesiąc to trwa. Miesiąc chyba, no. Miesiąc. Musi być belka materiału zamówiona, później dopiero wykroje, jeszcze farbowanie, to tak w skrócie. I później i każdy etap około tydzień może trwać. Ale teraz patrzcie, ile czasu zajmuje zrobienie koszulki lub bluzy. To jest proces, bardzo dobrze, że o tym powiedzieliście, ale no. Zanim zostanie na przykład wymyślony to, dany model, to mamy spotkania projektowe, mamy to wspomnę panie, jeszcze o tym. Mamy spotkania projektowe w poniedziałki i w czwartki i tam na przykład nasza projektantka Paulina przygotowuje kolekcję na lato, analizujemy jej propozycje i to może być powiedzmy styczeń. No i gdzieś tam dopiero ten produkt zostanie dopiero zrobiony w czerwcu. Teraz w rozmawiamy o projektach, które wiemy, że na wiosnę czekaj. Na przykład się pojawią. Bo tak powiedziałeś tydzień, co nie? Każdy pomyśli i będzie robił koszulki w tydzień. O, ten koszulka. Projekt ile był robiony? Ten projekt. Ile był ile razy? Był trzy razy był poprawiany. Mm. Bo tutaj nam coś nie grało przy szycie. No ale to jest jeden z bardziej skomplikowanych do szycia projektów ostatnio. No. Pierwsza rzecz, kołnierzyk był. No ale co tu się dzieje? Zobacz. Zakusy był kołnierzyk w pierwszym tutaj egzemplarzu, to pamiętam. Cyk. No, a reszty nie dzieje. Pamiętam, ale jeszcze były dwa checkpointy. To też jest niestandardowe. To dogadywaliśmy, czy tu ma się zadziewać. Ile konstruktorka się z tym męczyła. No, ale to tak samo, o tutaj też masz ambitniejszą bluzę. Też? I to jest dużo trudniej zrobić niż coś, co, jeżeli coś podobnego mieliśmy już w ofercie, na przykład taka bluza i taka bluza, to szybciej idzie, ale jak robimy coś pierwszy raz, to jest właśnie konstrukcja jeszcze inna zupełnie i na to no nawet miesiąc możemy czekać na taką całkowicie nową konstrukcję, no bo to kilka musi być przecież odszyć, zanim zaakceptujemy. Kacper.Wojtczak. W jakim okresie macie najwięcej zamówień? Skupienie, bomba. Jak się skupiam? No, ładnie cię organizuje, organizuje ci mózg. Listopad, grudzień możemy powiedzieć. To są takie dwa miesiące. Tak. Listopad ze względu na Black Friday i grudzień ze względu na święta. To jest taki rekord. Maraton w firmie, gdzie no, wszyscy pracują na najwyższych obrotach. W tym roku mieliśmy trzy razy więcej zamówień w stosunku do dobrego miesiąca w roku, innego. Mhm. Tak jest listopad, grudzień sprzedażowo. Pietrzyk, K. W jakiej formie prowadzicie działalność i dlaczego akurat w takiej? Spółka z o.o., z tego względu, że jednoosobowa działalność oznaczałaby, że jedna osoba jest właścicielem firmy na papierze oficjalnie, a tego nie chcieliśmy. Chcieliśmy mieć wszystko porówno. Spółka z o.o. też, jak nazwa wskazuje, z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli my własnym majątkiem nie ryzykujemy. Jeżeli byśmy spółkę cywilną zakładali, to byśmy ryzykowali. No i chcemy mieć też... Możesz rozwinąć to, co oznacza ryzyko swoim majątkiem. Może rozwiniesz to. Spółka posiada majątek, na przykład 1 000 000 zł. Mhm. Jeżeli przeinwestujemy się, zrobimy jakąś głupotę, na przykład ktoś nam obieca, że kupi towar za 10 milionów i my ten towar wyprodukujemy, a on potem zniknie, to spółka upada, ale nie upadamy my jako osoby prywatne. I to jest komfort duży. Naprawdę nie chciałbym prowadzić na większą skalę jednoosobowej działalności, bo chyba bym ze stresu się zesrał. No tak, ale te wszystkie podatki, te wszystkie pieniądze, które oddajesz państwu, no dają ci tą gwarancję, nie można tak to potraktować. No można, no. Potraktować. Jednak dużo jest to opłat. No strasznie drogie według mnie jest prowadzenie działalności jakiejkolwiek w Polsce, ale pewnie są kraje, gdzie się równie dużo płaci i jakoś ludzie tam żyją, więc no naszym zdaniem trzeba się dostosować do aktualnej sytuacji. Wszyscy grają na równych zasadach na rynku, także trzeba po prostu zapierdalać. Ale spółka z o.o. jeszcze daje nam możliwości takie jak może ktoś dołączyć do spółki, może ktoś sprzedać udziały. No jest to po prostu wygodne. Bus podłoga 5-5. Ale ty masz szybki mózg, aż muszę bomby walnąć, serio. Jak wam się podoba nowa polityka uderzająca w przedsiębiorców? Mhm. Nowa polityka, czyli prawdopodobnie możemy powiedzieć o większych kosztach. Które idą, które przedsiębiorca ponosi ze względu na też
zwiększenie. Kurwa, widzisz, nie myślę totalnie. Wypłaty. Muszę limitlessa łyknąć. Weź ty to powiedz. Jeszcze raz przeczytam dla pewności, bo to jest takie, wiecie, troszkę myślę podchwytliwe pytanie. Jak wam się podoba, bo zobacz, jak wam się podoba nowa polityka uderzająca w przedsiębiorców? Zobacz, no jak może nam się podobać polityka, która uderza w przedsiębiorców? Myślę, że dlatego taki mały mindfuck stworzył się w twojej głowie, ale że ja jestem na bombie, nie mam z tym za dużego problemu. No to tak. To zaśpiewaj. Zaśpiewaj, dokładnie, dawaj. Nie, ja ci zrobiłem nic mocno nas nie dotknęło tak, żebyśmy sobie z czymś nie mogli poradzić. Są jakieś na przykład takie zasady, że trzeba VAT na inny rachunek wpłacać, ale nas akurat, naszych kontrahentów to nie dotyczy i nas. Jeżeli chodzi o podatki, nie przypominam sobie, żeby wzrosły. Raczej te limity, gdzie można korzystniejsze opodatkowanie mieć, rosną. Ja chciałem powiedzieć o wypłatach dla pracowników, no bo płaca minimalna... Płaca minimalna rośnie o kilkaset złotych, tak, ale tym raczej się nie martwimy, bo rozmawialiśmy sobie o tym i widzimy, że co roku ceny rosną, więc płaca minimalna też musi rosnąć, przez co produkty też są droższe, wszystkie produkty, więc to się tak kompensuje, że no pozornie moglibyśmy powiedzieć, że mamy problem, bo jeżeli płaca minimalna rośnie, to pracownicy oczekują większych pieniędzy. Ale wiemy, że to jest, każdy jest taki sam na rynku i no jeżeli nam rosną te koszty, innym firmom też rosną te koszty. A zobacz, koniec końców to może nie być tak, że to jest uderzające w przedsiębiorców, tylko, no wiadomo, przedsiębiorca musi więcej zapłacić swoim pracownikom, ale to nie jest duża grupa osób. Natomiast ludzie, wszyscy zarabiają więcej, więc możliwe, że więcej będą od danego przedsiębiorcy kupować, że to będzie nawet nie tyle rekompensowało, czy co jeszcze nadkompensowało te zmiany. Że to może być w ogóle na plus dla przedsiębiorców. I am Bartosz. Czy kiedykolwiek mieliście jakieś straty? Oficjalnie nie. No, jeżeli chodzi o bilans z roku na rok, to zawsze mieliśmy zysk. Straty mieliśmy. Ja myślę, że do straty moglibyśmy zaliczyć nasz ambitny plan, czyli zmiana strony. No, były takie straty. Tak, no powierzyliśmy stworzenie strony internetowej pewnej agencji, no nie doszło to do skutku, ale przede wszystkim utopiliśmy dużo czasu. Tak. Też. Czasu i pieniędzy. Kuba Wojtas, czy każdy produkt na sklepie zadowalał was, jeżeli chodzi o sprzedaż i popularność? Nie. Oczywiście nie. Oczywiście nie. No co? Myślę, że można powiedzieć o ubraniach kolorowych, że raczej nasi widzowie wolą stonowane kolory i my w zeszłym roku trochę eksperymentowaliśmy z kolorami i to nas nie zadowoliło, że na przykład bluza była, był fajny projekt bluzy, ale kolor był za... Za odważny, nie? No, można tak powiedzieć, wydaje mi się. Tak. Git? Tak, no też jest, próbujemy różnych rzeczy i jest to nasza pierwsza marka odzieżowa i no musiały takie rzeczy być. To tak. Nie uciekniemy, doświadczenie trzeba złapać. Okej, okay. Ile dziennie poświęcacie czasu na firmę? Ritchu. Jak nick. I tam jeszcze było pytanie wcześniej, o której do pracy przychodzimy. No to można powiedzieć, że o 11 zaczynamy pracę, teraz jeszcze... Było takie? Tak, tutaj, na dole, nie. Tutaj było. Tak, było. Ale dobrze. Luźna pora czy rutyna? Czyli ja bym chciał, żeby Robert się wypowiedział. O 11 właśnie też chciałem oddać głos panu Robertowi odnośnie godzin pracy. Historia wygląda następująco. Kiedyś przychodziliśmy do pracy na 10, ale ta granica się przesuwała, więc ustaliliśmy wspólnie, że będziemy przychodzić na 11. No niestety ta granica się ostatnio też przesuwała, bliżej 12, nawet po 12. Nie chcę wskazywać kto, różnie to bywało, po 12. No i tak się przeciągało, więc postanowiłem stworzyć listę. Jeżeli ktoś się spóźni na godzinę 11, jest to wszystko zapisywane co do minuty. No i są wyciągane konsekwencje finansowe z tego powodu.
po przekroczeniu 8 dawaj godzin powiedz, łącznie co spóźnienia. No tam jeszcze mam kilka pomysłów właśnie. Ale pierwsza propozycja była taka, że jeżeli ktoś dobije 8 godzin, wszystko jest liczone w minutach, jeżeli ktoś dobije do 8 godzin, to oddaje pozostałej trójce całą dniówkę do podziału. Lub jeszcze jest propozycja, to jeszcze wam tego nie przedstawiłem, ale chcę kupić skarbonkę, do której będziemy wrzucać za każdą minutę spóźnienia złotówkę do skarbonki. Mało złotówkę. Srogie to. Bo spoko. 15 minut to jest taki maks spóźnienia w ogóle. Ale ty co? Jak więc ty masz 15 jeden, zł, jak ty 7 stycznia 2020 Pączek 58 minut spóźnienia, 8 stycznia 51 minut spóźnienia, no to już jest 100. 15 mało? Minut to jest maks, ty. Chyba 15 po z domu wyszedłeś, ty. Do końca. No, ale mieliśmy właśnie nie mówić kto i ile. Tak, i nie fair się zachowaliście. Bo ja też mogłem prowadzić statystyki, a w miesiącu akurat gdzie ani razu się nie spóźniłem, bo były takie. Nie powiem ile, bo nie pamiętam teraz. No widzisz, ja ale to nie jest tak, nie że pamiętać. Ja jestem jakimś spóźniaczem, nie wiadomo jakim. Tylko była też kwestia naszej organizacji, że ja wiedziałem, że no nie zaczniemy o 11, no to wolałem sobie w domu coś tam porobić chwilę, jeszcze, bez takiej spiny, ale fajnie, że wzięliście się za organizację, że Robert tych spóźnień pilnuje, ja się szczerze cieszę i nie spóźniłem się od tamtej pory, kiedy to wprowadziłeś ani razu. No i gites. Ale pytanie było, ile dziennie poświęcacie na firmę, no to można powiedzieć, że... Trochę to jest niepoliczalne, nie? No bo trening to też jest poświęcanie czasu na firmę, bo bez sylwetki nie ma tej firmy. Ale ja bym powiedział, że jest też firmy 7 godzin, takie, że tak powiem, wewnątrz, ale wiadome jest to, że poświęcamy też resztę tego czasu na firmę, nawet praktycznie do samego snu. Ja tu uwielbiam sobie w nocy siedzieć i jakieś rzeczy czytać, szukać. No i przed wyjściem z domu też myślę coś tam, coś zrobić i tak dalej, więc tak ja myślę, że jesteśmy 24/7, cały nie? dzień takie. Normalnie jesteśmy w pracy, albo no jakby się coś działo, to cały dzień coś robimy, na pewno nigdy nie było i pewnie nie będzie tak, że robimy ileś tam godzin i potem koniec, no to nie może, nie wyobrażam sobie, ale może kiedyś dojdziemy do tego, że na przykład to jest zdrowe, nie wiem, czy dobre dla psychiki, może przeczytamy w jakiejś książce, ale no póki jest tak, no to właśnie... Jest zapał, nie? Głód, nie? Tak, tak to wygląda. O, no to już odpowiedzieliśmy, czy macie w planach rozwinąć firmę. No to już, no, można powiedzieć, że ale... no... Tu było Przemek 13. Czy macie w planach rozwijać firmę? Tu kłótnie. Czy macie w planach wyciskać więcej? Czekaj, ile? A. Na klatę. Czy masz w planach brać więcej na siady? To, tak. No rozwój, nie ma limitu w rozwoju. Nie ma limitu. Prowadzenie firmy, to rozwijanie firmy. No bo jak sobie pomyślimy, na jakim etapie byśmy nie byli, to i tak można rozwijać dalej firmę. No, to się nigdy nie skończy. No ale to, bo nie da się stać w miejscu, no to się cofasz, nie? Największe tak się mówi, jest taka klisza, nie? Cały czas... Tak mówi, że jak stoisz w miejscu, to się cofasz, no ale to tak jest. Powiedziałem to na poprzednim odcinku. Jak się rozwijać dalej. No właśnie. Niezależnie od etapu. Serio jest tak tutaj, no. Ale konkurencja, się rozwija. I też myślę, doświadczyliśmy tego, że jak trochę mniej, już mniej dynamicznie te nowe produkty wchodziły, projekty, zauważyliśmy, że konkurencja leci dalej, nie? Tak. Że musisz gonić cały czas. Tak. Wyprzedzać, nie gonić. No i najlepiej. Mm, dobra. Niektórych wyprzedzać, niektórych panowie, Cytus Ralik, czy mieliście kiedyś jakąś kłótnię odnośnie wyboru nowego produktu? No, ja myślę, że tyle tego było, że musiała być. Praktycznie jakaś... przy każdym. Przy każdym? Nie. No. A berberynka, każdy. No, ale przy większości jest, wiesz, rozbieżność, że tak powiem, zdań. No musi być, inaczej nie jest rozbieżność, ale chyba nie takiego rodzaju, czy robić, czy nie, to... nie wiem, no, jakie macie wrażenia? Kurczę, ja jakbym miał odpowiedź na to pytanie, to bym powiedział, że są takie kłótnie, ale to właśnie one prowokują do myślenia, co na przykład usprawnić w tym produkcie. Tak, no, ale to jest coś takiego, że ja bym powiedział, że ja bym bardziej powiedział, że my każdy sobie ufa i powiedzmy,
ty bardziej czujesz ten produkt, powiedzmy joggery, które masz na sobie, no to my dajemy ci, my ci ufamy i wiemy, że o, czy sznurek ma być z przodu, czy z tyłu, pozostawiamy to tobie, mimo tego, że na przykład pączkowi się podoba od wewnątrz, ale ty sądzisz, że od zewnątrz będzie lepszy. I tak jest ze wszystkimi produktami, że bardziej, kto bardziej jakiś produkt po prostu czuje, żeby chodził w nim na co dzień, korzystał z niego, to po prostu jest oczywiście ta wymiana zdań, ale koniec końców jest, jest to zaufanie i nie boimy się ryzykować i po prostu dużo testujemy rzeczy. Często tak. Jest, że inna koncepcja tak. Troszkę, ale nie natury takiej, że robić, nie robić konkretnie, ale na przykład tak, w przypadku tak. Bluzy Sucker, pamiętasz? Ja mówiłem totalnie nie. Taka bluza będzie niedługo oddzielona do połowy. No tak. Ja mówię, że nie, no ja nie chcę tej bluzy, nie? No i w ogóle teraz chcesz. Miałem bekę ze wszystkich, nie róbmy, no mamy tyle bluz innych, nie? Jeszcze do zrobienia. A chłopaki postawili na tak, no i jak przyszedł prototyp, to ja mówię, ale super bluza. No i no, często tak bywa. Robur, i dobrze. Ty też miałeś też z bluzą coś takiego. Z białą. Białą bluzą. Jeszcze nie ma jej. Co powiedziałeś na białą bluzę? Że jej nie założę. A cały wyjazd. I teraz jej nie zdejmuję. Co cię nie zapierdala. No. Nie może wyjść. Ale no jakieś takie kłótnie jak najbardziej są. Pytanie od Kamil Wator Podłoga. Produkt, na którym straciliście lub nie sprzedawał się mimo dużych oczekiwań. Ciekawe panowie, czy wiecie. Każdy po jednym niech da. Każdy po jednym. Dawajcie, nie, dawajcie na 3-4. Dobra. Czekaj. Dobra, ja już mam jeden. 3-4. Koszulka zamrażająca. Kaptura neonowa. Co? Każdy inny powiedział? Każdy to po kolei inny? Dawaj. Bluza waniliowa. Damska. Bluza bez kaptura neonowa, odważne kolory. A my koszulka Panorama? Podejrzewam, chociaż fajnie leżała. Myślałem, że wszyscy powiedzą Panorama. I ja też. Na magazynie bardzo długo była. A kto powiedział Panorama? A wy? No nie jesteście. Ale wiesz dlaczego? No. Bo byliśmy w tych koszulkach, na początku mieliśmy te koszulki, później jakiś czas ich nie było. A, bo to jest zawód i wszyscy największy. Chcieli, żeby to wskrzesić. Wszyscy no tak, w czempionie tak, na tak. Siłce, tak. Ludzie pisali komentarze. No, pewny produkt. Rzeczywiście, to jest taka rzecz, której się nie spodziewaliśmy. I przyszło może co dajmy do czego? Na ekran tą koszulkę. Weszło na sklep i oczywiście sprzedawała się, no ale nie na taką skalę. Jak złoty lakoks dla nas, że tak, o dobra, robimy na 100% będzie gites, nie? Jeżeli ktoś śledzi właśnie nowe produkty, to złote lakokse weszło, ale to na początku założenia sklepu mieliśmy lakokse. Tak. I ludzie bardzo pamiętali, chcieli i bardzo dobrze ta koszulka złota się sprzedaje. No. I to była analogiczna sytuacja z Panoramą. No. Tylko, że Panorama po prostu się nie sprzedawała. No. Sportowa Polsko, dziękujemy bardzo za wasze pytania. Super. Łapka w górę, prosimy, subskrypcja, prosimy, komentarz, prosimy. Widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale. Silniejsi, oby silniejsi. Daj pan suba, żeby 100 tysięcy było. O, i dajcie suba na Sucker WK, żebym był przed. WK sklepem. Jest bliziutko. To jeszcze to trwa? Jeszcze nie masz? Jeszcze nie mam. Możemy jeszcze Sakera wyprzedzić. 9, jak każdy 2. Da teraz subskrypcję, kto nie dał, wyprzedzimy Sakera. Ze 100 tysiącami. Albo 3. No nie, 9, będą 9, dwa nowe przyciski. Ale proces wam. Ten YouTube, co?